cały dzień, dosłownie cały dzień. Zobaczcie, co robię dzisiaj, poniedziałek. Jest dzisiaj 6 listopada. Wiecie od A do Z, co robię w moim dniu. And yeah. I tak, mam kawę. Jest godzina jakaś, nie wiem, 9:06, a mamy na 11:45. Jest to... Mam dużo się czasu, ale mam autobus na 10:23, bo późniejszy nie zdążą. Więc mam mało czasu na 10:23. Trzeba dojść na przystanek jakieś... Jak chcesz biec, to 10 minut. A ja nie chcę biec, więc jakieś 20 dla mnie. Ogólnie ostatnio miałam jakieś takie dziwne sny, takie dosłownie srane. Jeżeli ja nie wiem, o co chodzi. To są naprawdę przerażające. Mega dziwne i mega straszne. Raz się obudziłam, w ogóle się popłakałam. Wstałam, po prostu miałam łzy. Byłam na jakimś pokazie mody. Okej, ja nie będę się doszukiwać, po prostu trochę mnie to przeraża, więc... I sorry, że tak wszystko w pośpiechu robię, ale po prostu nigdy nie zdążam. I są osoby, która się spóźnia po prostu zwyczaj. Tak też jest w przypadku szkoły, że się spóźniam. I dzisiaj specjalnie wstałam jakby wcześniej, żeby tego nie zrobić, bo nie byłam tydzień w szkole, bo byłam chora. I trochę przyszybszonym tempie to robię. Skończył mi się żal do brwi, więc idziemy go odkreślić. Nie wspomnę. Nie wiem od czego i przez co. Dziwne. Chciałam się pochwalić, że w końcu kupiłam puder. Ja już kiedyś miałam i szczerze, jest to mój ulubiony. Ja rzadko puder używam, bo szczerze mi się nie chce, wolę jak mi się moja tak twarz tak świeci po prostu. Niektórzy tego nie lubią strasznie, a ja lubię. Normalnie sobie robię baking. Taki lekki, ale robię. A jak mamy temat szkoły, to możemy sobie porozmawiać o szkole. Ja nie jestem osobą, która została stworzona do chodzenia do szkoły. Przysięgam, jakby ja nie lubię, lubię szkołę jako na przykład towarzystwo i ludzie. Mega lubię, ale na przykład po prostu nie jestem do tego stworzona. Są tacy ludzie, którzy na przykład uczą się wiele, co nie, dostają dobre oceny i wszystko jest git. W sumie to zajebiście chodzi do szkoły. Ja niestety z takich osób nie jestem. Zacznijmy od tego, że mam dwie szkoły, baletową i normalną. Jedną zaczynam o 8 czasami i kończę o 16 i później mam na 15, sorry. A później drugą na 16 do 21. Zawsze mam zajęcie do 21. Dobra, już w sumie ostatni rok. Dam radę. Malowałam dolne rzęsy od jakiegoś... Pierwszy raz od jakiegoś roku może, dolne. Trochę czuję się jak lalka. Dajcie mi znać, jak to wygląda. Czy to dobrze wygląda, czy nie? Chciałam znaczy, że wracamy do złota. Bo ja wcześniej złoto nosiłam przez cały czas i mam więcej rzeczy złotych niż srebrnych, więc wracamy do tego. Okej, jest już dość późno i zazwyczaj nie wiem, co się ubrać. Bo do szkoły, wiecie co, ja nie przywiązuję jakiejś do szkoły większej wagi. I trochę nie chcę się tam ładnie ubierać i niszczyć moich dobrych outfitów na szkołę. Jednak dzisiaj mam ochotę ubrać coś innego niż dres. Mam ten sweter. To kamerze ma inny kolor. On tak nie wygląda, on wygląda lepiej. Biorę po spodu tą koszulkę, bo mi się wydaje, że będzie mi zimno. Sweter ma najlepsze to. Ja wam pokażę, ja go kupiłam w lumpie jak coś. Ogólnie wszystkie moje rzeczy są z lumpa. Więc tak idę. Zresztą może trochę bardziej zapnę. Nie wiem. To się jeszcze przemyśli. I spodnie. Okej, znalazłam spodnie. Takie. Szerokie. Bo nic takiego lepszego nie znalazłam. Mam również pytanie o pasek ten. I ten pasek jest mojej mamy z młodości. Zabrałam go od mojej babci. Z szafy. Yeah. I ubieram się szybko, bo mam prawie mało czasu. And my cute bag.
Zrobiłam do nich wstążki takie. Jeszcze mają bryloczki. Czuję się trochę jak NPC. Siedziałam w galerii 30 minut. Na ławce. Jestem za wcześnie. Polskiego. Eryk, zrób nam zdjęcie. Hej, vlog. Uczę, produkuję się. To nie jest prawda, to jest druga lekcja i prawie ostatnia. Ale pisałyśmy kartkówkę z polskiego. Z dumy. I myślę, że mi polskie. Mam też. Bardzo. Są bardzo dobre. Masz leginsy, kwiaty i tlenione w kurze blond włosy. Może w końcu zdejmiesz te obcasy? Wróciłam do domu. Ogólnie jest taka sprawa, że myślałam, że nie mam kluczy. Po czym się okazało, że nie muszę mieć kluczy. Nie wiem, jakim cudem mój dom był otwarty. Nie wiem, jakim cudem się wydarzyło. Ale tak było. Ale już nie jest otwarty. Patrzcie, jak tobie już słodko śpi. W trakcie przeszkodził mi mały szkodnik. Tutaj taki o, się nazywa Tobi. Zaraz mu pokażę nową sztuczkę jego. To jest kurczak jego. No kupiliśmy mu na urodziny. Ale zjadł go w jeden dzień. Chodź tutaj. On tak wysoko skacze. Hop, hop. Ej, ale nie zamył w ten. Hop, hop. Jest godzina 17:28. Na korki mam na 18, więc czas jechać, bo ja mieszkam daleko od centrum. Jest jakaś godzina 22:46 i robimy skincare. Od czego tutaj zacząć?